Słuchajcie, zaczynamy dzień trzeci ugotowany. Dzisiaj w kuchni rządzi Viola i tutaj szykuje się jakieś śniadanie mistrzowskie. Dlaczego byś nie dała tego do książki? Wow. Bo tak trochę jest artystyczny nieład zrobił. W sensie przepis jest dobry, bo to w ogóle jest z mojej książki. Owej. Tak. Natomiast stylizacja mogłaby wyglądać lepiej. A jak by się nazwała? To są szpinakowe pancake z mąki owsianej. Niech tak będzie. Tak będzie. Wygląda to naprawdę jednak jak do książki, moim zdaniem. Jednak? Tak. Okej. Okay. Cudnie. Uwaga, uwaga. Idziemy zjeść to cudo na tarasie naszym wspaniałym. Jejku. Zrobię zdjęcie ze mną? Tak. Pięknie, pięknie, pięknie. Czy mogę już jeść? Viola, dostajesz punkty na start ode mnie za słodkie śniadanie. Oh. Nadszedł, moi drodzy, ten dzień, kiedy jestem w kostiumie. O, oh, cudownie. Montuję sobie vlogmasa. W takim środowisku. Patrzcie na to. Gekon, ale czad. Ciomek. Dobra, nie ruszę się. Tutaj mamy zapowiedź obiadu. Jeszcze nie wiem, co to będzie. Mamy jakąś sałatkę, jest śmietanka, jest tutaj coś zielonego. No, Viola, powiem ci, jestem bardzo... Przegrałam, nie? Tak, już po prostu tak wysoko poprzeczka, poszedł tutaj jakieś w garze, jakieś wspaniałe rzeczy. Dla wojska to jest. To jest chyba kary. Gulasz afrykański. Ale ekstra, znowu nowość. Dużo pomarańczy, dużo nasion kolendry. Trochę batatów i dużo masła orzechowego. O tak. Mhm. I znowu zaskoczyłaś. Ja już nie będę czekać, aż spróbuję. I kolendra świeża też leci. Dużo. Trzeba lubić. I tu pewnie będzie ryżyk. Jest. Właśnie, trzeba go zamieszać. Zobaczcie, jak jest pięknie. My zaraz siadamy do obiadu. Nie mogę w to uwierzyć po prostu. I nasz domek wspaniały. Oh, Boże, tyle szczęścia, jak jest słońce. Zobaczcie, jak to epicko wygląda z tym kleksem ze śmietanki, z kolendrą. Do tego będzie jeszcze sałata. Wow, bo tu jeszcze ryż musi wjechać. Mm-hmm. Ten ryż, na pięknie, bogato. Sypko, ugotowany. Pani dietetyk, pani autorka, pani ekspertka, no jest elegancja. Jest naprawdę, wygląda to z klasą. Jestem zadowolona z efektu. Przyznam, że się trochę bałam, ale ilość masła orzechowego, które tutaj dodałam, rekompensuje wszystkie straty. Sekretny składnik zawsze pomaga. Mm. Tak. Jest jeszcze dużo w garnku. Kolejny talerz mistrzów, naprawdę. Niesamowite, niesamowite jest, się odprawia. Nie wiem. Całe 2 minuty. Nie wiem. Powiedz tylko szybciutko, kim jesteś i dlaczego do nas gotowałaś? Jestem Viola Urban z Okiem Dietetyka i napisałam już 3 książki kulinarne i 4. jest w drodze, właśnie się rodzi. 4. jest wegańska, więc poczułam się trochę bardziej pewnie dzięki temu podczas naszego wyzwania. A powiedz jeszcze, co robisz na Teneryfie? Mieszkam. Żyję sobie. Gotuję, dokładnie, jestem u Justyny. Wspaniale. I gotujesz przepysznie. Dziękuję. Tutaj jest wybrzeże. Jeżeli ktoś mi ufa, to fajnie. O. Uwaga, witamy na Marsie. Wow. Nagrywamy się? Nagrywamy. To jest najpiękniej na świecie. Tak zginęła. Nie. Zobacz, jaki to jest widok. Pokaż wszystkim. Idziemy. Patrzcie to. Tak, sprawdziłam się. Zatrudnisz mnie? Słuchaj, wolontariat! Okej. Okay. Karo idzie po torebkę. Tak, właśnie zostawiłam torbę na ziemi, bo
chciałam się przebiec, bo to jest tak pięknie, jest tyle przestrzeni, że aż szkoda by nie. Właśnie znalazłyśmy się w najpiękniejszym miejscu na Ziemi. Strasznie wieje, ale jesteśmy w Parku Narodowym Teide i to są jedne z najpiękniejszych widoków w moim życiu. Tak jak uważam, że Teneryfa jest przepiękna, różnorodna, to pobiło wszystko. Coś niesamowitego. Trzeba tutaj przyjechać. Justyna, potwierdzasz. Jest przepięknie. Jest najpiękniej na Ziemi. Jest po prostu niewyobrażalnie. Pa! Ja jestem zakochana. To jest moje top. Odwróciłaś, ja mam to jakieś ten. Tak! Ja też jestem zakochana. Też jesteś zakochana. Tak, ja też jestem zakochana. Ania też jest zakochana. Cześć, jesteśmy zakochane. To dosłownie. Proszę Państwa, co to jest? To jest znowu kolejna rzecz, którą Viola chciała skraść moje serce chyba Italia, to zrobi, bo to jest ugotowała. Lasagne, moje ukochane danie z dzieciństwa! 2 godziny roboty, docencie to! Deser. Słuchaj, każda z nas to przeżyła. Tak jest. Czy Viola, masz coś dodatkowego do powiedzenia o tej lasagne? Jakiś specjalny komentarz? Tak, jest tutaj czerwone wino, jest tutaj granulat sojowy, jest dużo selera naciowego, marchewki, czosnku. Wow, tak, musi być. Tak, dokładnie. Boże, czuję się jak w jakimś filmie. Tak, dużo bazylii, dużo ziół, dużo przypraw i długie gotowanie. Serce też. Próbujemy. Ale serce jest niewegańskie. Mój człowiek. Nakręcę talerz Justyny, bo jest bardziej... Hygieniczny. Piękna sałatka, taka bardzo klasyczna z winegretem, tak? Tylko, że... Z balsamiką. No ja zawsze też robię z balsamiką, uwielbiam. Kiszka. Wszyscy nam zazdroszczą. Tyle to pranie.